W studiu Radio Opole przewodniczący zarządu regionu Solidarności Dariusz Brzęczek. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Dyrektorze. W ostatnich dniach gruchnęła taka wieść, że kolejny duży zakład przygotowuje się do zwolnień. To ile takich zakładów już mamy w regionie? Rozpoczęło się w zasadzie od walcowni Rurandża, w Zawadzkim, gdzie pracę na dzień dzisiejszy ma stracić 432 osoby. A tu jeszcze oczywiście też jako związki zawodowe i pracownicy, jeszcze do końca, mimo że wypowiedzenia już są wręczone, ale mamy nadzieję, że się pojawi inwestor i po to to nagłośnienie i w mediach, i w różnych, w różnych, w różnych instytucjach, po to właśnie, żeby, żeby, żeby gdzieś inwestor w Polsce, usłyszał, zobaczył, że są ludzie gotowi i chętni do pracy, żeby kontynuować produkcję tego wyrobu. Deficytowego wyrobu, o czym powiemy może jakby później. Następnym zakładem, który, który właściwie ma bardzo duże kłopoty, to jest PKP Cargo, Zakład Napraw Taboru Kolejowego w Kluczborku, mówimy tutaj o województwie opolskim. Tam jest 205 lub 10 205 pracowników gdzie tak naprawdę dzisiaj ci pracownicy dobrowolnie ograniczyli wymiar czasu pracy na zasadzie porozumienia a tym samym ograniczyli wynagrodzenie o 20% również pozbawili się czy pozbawiono ich premii i to tak razem to około półtora tysiąca zł na budżecie domowym mniej Ci pracownicy będą osiągać, aczkolwiek chyba mają nadzieję na utrzymanie zakładu, więc, więc tutaj te porozumienia indywidualnie zostały podpisane. I to jest, to jest drugi zakład, ale mając w perspektywie to, że ogłoszono, że w firmie PKP, czyli w firmie Matce, PKP Cargo ma dojść do zwolnień około 4 tysięcy pracowników, a PKP, zakład napraw taboru kolejowego, gdzie jest 15 zakładów w Polsce, m.in. zakład w Krzyżborku, jest też zagrożenie utratami miejsc pracy w Województwie Opolskim. I trzeci zakład, który, co prawda, jest deklaracja zarządu, że nie ma zagrożeń yy, utraty miejsc pracy, ale pozbawienie pracowników az, yy, yy, zakład azotowych kiedy Koźlu, yy, przywilejów wynikających z, yy, z układu zbiorowego, czyli próba tego, tego, yy, tego zaboru, że tak powiem, części dodatków w yy, wynagrodzeniu, spowoduje, że Ci wielu pracowników na, na, na stanowiskach fizycznych osiąga, będzie osiągać kwotę blisko minimalnej krajowej. Więc jeżeli nie dojdzie do zwolnień, to być może nawet ta doświadczona załoga sama. Y Sama podejmie decyzję o, o, o zmianie miejsc pracy, ale to oczywiście jest hipotetycznie, ale takie próby zostały podjęte. To jest oczywiście duży dramat dla osoby, która wiele lat pracuje w jednym zakładzie. Natomiast, no, patrząc na statystyki bezrobocia w regionie, to wydawać by się mogło, że to wielkiej tragedii nie będzie, bo że znajdą pracę. Jak to jest odbierane? Panie dyrektorze, jeżeli z zewnątrz, z zewnątrz można powiedzieć tak, są miejsca pracy w powiecie strzeleckim po ogłoszeniu likwidacji w Rangiej, pojawiło się 500 ofert pracy, więc ktoś może z zewnątrz pomyśleć tak, 430 pracowników zwolnianych, 500 ofert, czy tam 600 ofert pracy znajduje się na, na tym rynku pracy. Ale to tak nie działa, dlatego, że ci pracownicy w tych zakładach pracy są niejednokrotnie fachowcami w danej dziedzinie, w danym zakładzie pracy. Więc z, od Nalezienie się na rynku pracy w innych warunkach może być albo mało prawdopodobne, albo niemożliwe dla niektórych. To jest, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, pracownik pracujący 40 lat, mający 55 lat plus w zakładzie pracy, dla niego ciężką decyzją, ale pewnie nieuchronną. Będzie, będzie obowiązek, czy potrzeba dojazdu do pracy 30, 40 czy 50 kilometrów, bo o, o takich warunkach mówimy. Po trzecie, na rynku pracy. Znajdują się w takiej sytuacji, że, że pracodawcy oferują bardzo niskie wynagrodzenia, bo to są wynagrodzenia, znowu powiem, no, jeżeli chodzi o te wynagrodzenia, są bliskie minimalnej płacy. Oczywiście, niekiedy nie będą mieli wyjścia, ale tak naprawdę świetne bezrobocia, i to ja w tej chwili dałem przykład Pratuszewskiego który naprawdę jest małe bezrobocie. I tak to jest drama dla tych ludzi. Dla każdego, dla tego wybitnego fachowca, ale również dla tego fachowca w danej dziedzinie, który naprawdę może mieć problemy na rynku pracy w innym, w innym obszarze. No, obecna dyrekcja Cargo mówi, że związki zawodowe przyłożyły rękę do obecnej trudnej sytuacji spółki. Ja, ja, ja. Właśnie oczekując przy... premii, oczekując układów zbiorowych i tym podobne. Wszystkie te, te informacje, które właśnie do nas docierają, że to wina związków zawodowych, że to pracownicy za dużo zarabiali, że to za duże przywileje osiągali, czy to było PKP Cargo, czy to może azoty kędzierzynko bo w zasadzie wypowiadając układ zbiorowy, to jest ta sama myśl. Czyli można powiedzieć, że to jest ten sam kierunek zarządu spółki. Ale ja cały czas powtarzam i Związek Zawodowy Solidarność o tym jasno mówi, że nie zgadzamy się na przerzucanie odpowiedzialności za prowadzenie działalności gospodarczej, za warunki zewnętrzne na pracowników. Bo musimy, panie redaktorze, powiedzieć jedną rzecz, że te sytuacje, które się zdarzyły, to nie są efektem czynników wewnętrznych w zakładach pracy, chociaż pewnie jakiś tam element również, również wewnątrz się pojawił. Ale tak naprawdę... Takim znaczącym czynnikiem są czynniki zewnętrzne. Są czynniki, które zostały spowodowane właśnie bardzo ambitnymi planami klimatycznymi, wzrostem energii, cen gazu, cen energii elektrycznej niedostosowania pewnie również prowadzenia spółki do, do rali do rynkowych. No, można powiedzieć... Ale to to jest odpowiedzialność? To nie pracowników, tylko zarządu. Zarządu, tak, ja to jasno chcę powiedzieć, tak, że, że całą, całą odpowiedzialność ja bym tutaj obarczył zarządu, że nie potrafił dopasować do, do reali aktualnych prowadzenia działalności gospodarczej, no bo nie sztuka być menadżerem i, i jakby prowadzić zakład pracy tylko na ograniczaniu kosztów pracowników. To, to, jest, to, to w zasadzie każdy z nas by to potrafił, panie redaktorze. Mm -hmm. Tutaj menadżer powinien reagować na rynek, czyli jeżeli zwiększa się, yy, yy, zmniejsza się popyt, tak w przypadku azot, azotu w zwiększa się podaż, ceny na rynku wyrobów yy, azot, yy, nawozowych się zmniejszają i nie jesteśmy konkurencyjni w stosunku do, do wyrobów ze wschodu, a też z Rosji głównie, można powiedzieć, i z Azji. Więc nie jesteśmy w stanie tego rynku utrzymać. I tak samo w stali, bo hutnictwo jest też ważnym elementem, gdzie, gdzie się zmienia w Polsce, nie tylko w Polsce, ale w Europie, to również można powiedzieć, że jedynie Polska, która, Europa, która zmniejszyła moc produkcyjną od, o, o 2,5%, Polska 6%, ale cała Azja zwiększyła swoją moc produkcyjną w kilku, kilku, o, o, o 3%, więc można powiedzieć, że nawet nad, nadprodukcja tych wyrobów powoduje, że ceny spadają, ale jak ceny spadają, to znowu Polska nie jest konkurencyjna, a nie Europa, mając na uwadze duże obciążenia, duże obciążenia, duże obciążenia kosztowe. Więc my nie potrafimy tego sprzedać przy sztucznej obniżeniu ceny w związku w związku właśnie z tą sytuacją, o której mówię. No właśnie, no i to trudno powiedzieć, że to wina pracownika, prawda? Żadna, tu już no, ale żadna. Ale czy ta strategia, którą przyjęli na przykład pracownicy godząc się na to, że będą zarabiali mniej, że zrezygnują z premii, to jest dobra strategia? No, a co jeżeli okaże się, że mimo tych wyrzeczeń oni i tak zostaną zwolnieni? Ja nie wiem, czy jest to dobra strategia pracowników, dlatego że to jest, każdy z pracowników jest tylko człowiekiem i ma, ma często żonę, często dzieci, albo w większości ma żonę i dzieci, albo męża i dzieci. Często ma też kredyt hipoteczny. Czy jakiś taki konsumencki? Więc, tak naprawdę, dla, dla, dla takiego czystego spojrzenia egzystencjonalnego, zgadzają się na to. Ale z drugiej strony, podejście, strategia pracodawcy, bo proszę zauważyć, że pracodawca tą strategię nie oparł na tym, żeby rozmawiać z związkami zawodowymi w normalnym dialogu, a już wcześniej Pan powiedział, że rzeczywiście zostajemy obwiniani za tą sytuację, która ma miejsce, ale podkłada się porozumienie między pracownikiem a pracodawcą, czyli takie porozumienie bez jakby udziału związku zawodowego, czyli to jest bardzo działanie psychologiczne dla pracownika. Nie podpiszesz porozumienia to co? No pytanie to co? Bo takie pytania do regionu do mnie padały. Jeżeli ja nie podpiszę porozumienia to co? To ja nie jestem w stanie odpowiedzieć tym pracownikowi, że niepodpisanie porozumienia będzie jednoznaczne z na przykład związaniem stosunku do pracy. Oczywiście pracodawca w przypadku zakładu napraw taboru kolejowego nie podał żadnego podstawy prawnej, więc na dobrą sprawę pracownik nie podpisując nie miał prawdopodobnie by konsekwencji. Ale, no prawdopodobnie. ale prawdopodobnie prawdopodobnie ja nie, nie, nie mógłbym podnieść odpowiedzialności za, za swoją wypowiedź czy odpowiedź temu pracownikowi. No ale przecież jakby udział związków zawodowych w tego rodzaju trudnych sytuacjach jest wpisany w prawo. To nie jest kwestia pewnej dobrowolności pracodawcy, czy może się mylę. Jest wpisane w prawo, tylko że przez wiele lat działalności, jaką ja prowadzę, jaką prowadzi się w zakładach pracy, wiemy, że to prawo ma wiele takich luk i takich elementów, które można omijać. I w zasadzie to co tutaj przytoczyłem, czyli jakby prosto kontaktowanie się z pracownikiem, nie ze związkiem zawodowym pokazuje, że związek zawodowy jest niedobry w sytuacji, ale pracownik to zrozumie, związek nie zrozumie, bo związek jest roszczeniowy. Związek nie jest roszczeniowy. Związki zawodowe często pomagają w zakładzie pracy przetrwać ciężkie chwile, nawet Prowadzić rozmowy wprost z pracownikami, żeby do pewnych rozwiązań przekonać tą załogę. I tak często się zdarza. Natomiast, tą, jeżeli mówimy o prawie, oczywiście konsultacje, czyli konsultacje, jeżeli chodzi o zmiany warunków pracy, płacy, one są wpisane w kodeks pracy. I powinny być stosowane, stosowane, jeżeli mówilibyśmy o dobrym standardzie współpracy między pracodawcą a, a związkiem zawodowym. Część pracodawców mówi, że no, będą musieli ograniczać zatrudnienie, ponieważ dramatycznie wzrosły im koszty, i tutaj w, często w pierwszym rzędzie wskazują wzrost kosztów tych osobowych, płacowych, wzrost wymuszony wzrostem pensji minimalnej. No Teraz już rząd zapowiedział, że w tym roku ta, ten wzrost pensji minimalnej będzie mniejszy niż w poprzednich latach, no ale to jest oczywiście związane z poziomem chociażby inflacji. prawda? Ale czy widzi Pan, że ta jest taka chęć zatrzymania tego podnoszenia wynagrodzenia, dynamiki wzrostu płac minimalnych? Się... Ja pewnie, że to nastąpi, ja dlatego że to było jeden z elementów obietnic wyborczych, gdzie, gdzie, gdzie deklarowano pracodawcom obniżenie kosztów, kosztów prowadzenia działalności, chociaż tego nie widzimy w tej chwili. I to, to trzeba też powiedzieć, że były, miały być jakaś tam reforma ZUS-u i tak dalej, to jest niewidoczne. Natomiast wysokie koszty pracy oczywiście, że tak pewnie niektóry, niektórzy oczekują, żeby Polska znowu stała się krajem, którym łatwo wprowadzić obcy kapitał, na przykład obcy bądź polski, ale przy bardzo taniej sile roboczej, bądź konkurencyjnym na rynku europejskim i światowym, mimo tych obciążeń, tych pakietów klimatycznych oraz pakietów energetycznych. Ale tak naprawdę jest to widoczne również. To jest widoczne również szczególnie. W, ja, ja też mogę podać jako przykład przemysł motoryzacyjny, gdzie jeden z zakładów w Województwie Opolskim, ma największy zakład motoryzacyjny w Województwie Opolskim. Gdzieś tam poinformował na którym zebraniu, czy tam członek zarządu, że produkcja z Diren, czyli jakby z firmy, która, która jest również w tej grupie, w tej grupie tej motoryzacyjnej, wyprowadza swoją produkcję, bo ma zamiar wyprowadzić w 30% do Turcji, w 30% do Rumunii i w pozostałym elemencie być może do Polski. Być może do Polski, bo jeszcze pewnie ten, te, te wynagrodzenia, które są na tym poziomie, które są, jeszcze są dużo... Mniejszym obciążeniem kosztowym niż wynagrodzenia w Niemczech. I, I tak to trzeba powiedzieć. Natomiast Turcja i Rumunia to jest ten kierunek, w którym mogą być wprowadzone produkcje. I panie doktorze, tak naprawdę to, tego się obawiamy jako związki zawodowe, że pracodawcy będą w ostateczności, kiedy te obciążenia wynikające z tych różnych pakietów energetycznych, klimatycznych, tych obciążeń, które mają nastąpić, już następują. O. Będą zmuszeni do wyprowadzania swojej działalności gospodarczej do krajów, gdzie tych podatków nie ma. Ja ostatnio informacja, bo jeżeli mówimy też o hutnictwie, mm -hmm. mamy przecież w Zdzieszowicach, w Koksownie Zdzieszowice, w grupie ArcelorMittal, gdzie informacja się pojawiła, że ArcelorMittal ogromne środki finansowe chce zainwestować w technologie zielone, albo, albo dopasowujące do, 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 do pakietów klimatycznych, ale oczekuje pomocy od państwa wielo To się pojawia ze strony ArcelorMittal coraz częściej. To kilkanaście lat temu, kilka lat temu i znowu ponownie. Ja nie wiem, jaki jest efekt. Efektem na pewno pozytywnym było to, że w ostatnich latach dwukrotnie w 2023 roku zostały dofinansowane zakłady energochłonne do cen energii poprzez dotacje, które, które naprawdę pomogły zakładom pracy na utrzymanie. Dzisiaj te może też jest powodem, że tych dotacji nie ma i, i sytuacja jest taka, że te, zakłady, że te zakłady mogą upadać. Ale pamiętaj to, że jeszcze jest jedna rzecz, że pracodawcy może nie oceniają tej sytuacji z punktu widzenia teraźniejszości. Tylko mając na uwadze tą presję, oczywiście płacową ona będzie zawsze, ale też łatwo jest policzyć, bo są gotowe przepisy, które będą wprowadzane, jeżeli chodzi o, o pakiety klimatyczne, że ta produkcja im się za chwilę na pewno nie będzie opłacać. Więc te ucieczki też pewnie z tego powodu y, obserwujemy. No To niedobra informacja dla pracowników. Bardzo niedobra. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dariusz Brzęczek, y, szef Solidarności w regionie Opolskim, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję państwu.